Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na nie byle jaki pojedynek, ponieważ pojedynek dwóch myszek, które wyglądają prawie że identycznie, różnią się szczegółami, natomiast obudowa jest ta sama. Te dwie myszki to optyczna myszka Bloody V5, bardzo znana, oraz mniej znana, ale równie świetna myszka Hamai Rage Evo z sensorem laserowym. Za chwilkę bardzo dokładnie Wam je przedstawię, opiszemy wszystkie szczegóły, parametry techniczne, rozważymy wszelkie za i przeciw. A która myszka okaże się lepsza, to oczywiście jak zwykle zależy od Was. Zachęcam do głosowania pod filmem na Waszego faworyta. A tymczasem zapraszam do oglądania. Tym razem mamy myszki, które wyglądają prawie identycznie, mają tę samą konstrukcję, jednak są to myszki z zupełnie innej bajki. To co je łączy, to że kosztują podobne pieniądze, ponieważ i Bloody V5 i Hamai Rage Evo możemy kupić za jakieś 80-85 zł. W niektórych sklepach jest drożej, w niektórych jeszcze taniej. Zaraz dowiecie się dokładnie, co te myszki potrafią i co je od siebie różni. Okej, moi drodzy, obie myszki są w stanie z siebie wykrzesać 3200 dpi, ale różnice są takie. Hama ma sensor laserowy, natomiast Bloody V5 ma sensor optyczny, jest to sensor Holeless HD Engine, czyli w tym momencie punktuje Hama za lepszy sensor. Druga rzecz, Hama ma niestety częstotliwość próbkowania wynoszącą jedynie 500 Hz, Bloody ma 1000 Hz, czyli Bloody punktuje lepszym poziomem czasem reakcji 1 milisekundy, Hama ma 2 milisekundy. Jednak w warunkach bojowych, w warunkach grania człowiek nie jest w stanie raczej tego wyczuć, jest to bardziej statystyka, no ale jakaś tam różnica jest. Trzecia rzecz. Producent Bloody deklaruje, że przełączniki jej myszki wytrzymają 10 milionów klików, jednak nie podaje, jakie to są przełączniki. Natomiast w Hamie mamy sprawdzone przełączniki firmy Omron. Znacie je z dobrych myszek, z takich kosztujących nawet po 300-400 zł i te przełączniki faktycznie są w stanie wytrzymać 5 milionów klików, czasami nawet więcej. Tak więc to mamy tutaj pewne. Tak więc znowu punkt dla Hamy. Natomiast kolejny punkt będzie dla Bloody V5, ponieważ ta myszka ma oprogramowanie Core 3 i to bardzo dobre oprogramowanie, dające bardzo dużo efektów, bardzo dużo możemy dopasować, dostosować. Hama nie ma żadnego oprogramowania, ma tylko 4 wartości dpi, które przełączamy sobie przyciskiem. Natomiast obie myszki są ciche i precyzyjne. Klawisze obu myszek chodzą bardzo ładnie. Pod tym względem nie ma zarzutu. Co do rolek, zobaczcie. Bloody ma większą rolkę. Jest rolka gumowa. Bardzo fajna, bardzo precyzyjna, świetnie działająca. Hama ma rolkę taką bardziej standardową. Również całkiem dobrą, ale Bloody mimo wszystko ma lepszą. Natomiast Bloody ma tutaj twardy plastik, który ma tylko takie dziurki, nacięcia, żeby lepiej się trzymało. A Hama ma fajną, miękką gumę. I też takie dziureczki, które poprawiają chwyt. Czyli w tym momencie plus dla Hamy. No ale kolejny plus idzie dla Bloody. Ponieważ Hama ma bardzo ładną, błyszczącą powierzchnię, która niestety bardzo też się brudzi. I trzeba myszkę co jakiś czas przetrzeć wilgotną szmatką, tak żeby wyglądała fajnie. Natomiast Bloody ma bardzo fajną antypoślizgową powłokę. Jak widzicie, kształt myszek jest dokładnie taki sam. Bloody natomiast trochę błyszczącego plastiku ma tutaj. Hama ma tutaj gumowania. Jeśli zobaczymy sobie myszki od spodu, no to widzimy zupełnie różne sensory. Tutaj sensor laserowy, a tutaj bardzo płaski sensor Holeless HD Engine, który ma się nie brudzić. Faktycznie ta soczewka jest prawie przy powierzchni, bardzo dobrze śledzi, bardzo dobrze się sprawdza. Sensor Hamy jest również dobry, nie ma w tej cenie co się do niego czepiać. Ślizgacze, jak widzicie, Bloody ma troszeczkę większe, natomiast Hamy też dają radę. Na dobrej podkładce obie te myszki przemieszczają się płynnie. Także obie z nich mają kabel w oplocie, tym że Bloody ma troszeczkę cieńszy, bardziej giętki kabelek z jeszcze takim organizerem na kablu do spięcia. W przypadku Hamy musimy to zrobić taką skręcaną opaską. Obie myszki mają przyciski z boku. Bloody ma troszeczkę większe. W obu przypadkach te przyciski działają bardzo, bardzo dobrze. Także obie myszki mają podświetlenie. W przypadku Bloody jest to bardzo fajne podświetlenie rolki, które mamy nawet w trzech kolorach, w zależności który tryb mamy włączony. I mamy podświetlaną tutaj rączkę pulsującą, natomiast w Hamie jest to podświetlenie stałe, niebieskie.
To, co się zmienia, to tutaj kolor wraz z tą diodą oznaczający nam wartość DPI. Otóż moi drodzy, zbliżając się do podsumowania, powiem Wam, że tutaj mamy dwóch naprawdę godnych siebie rywali. Podobna klasa cenowa, podobna jakość wykonania, ponieważ obie te myszki wykonane są z materiałów wysokiej jakości i na pewno nie rozpadną nam się szybko podczas grania. Natomiast obie mają szereg plusów oraz szereg minusów, które w sumie jakby zebrać razem, to się równoważą. Dlatego ja Wam osobiście mogę polecić spokojnie obie te myszki. Natomiast pokazałem Wam tutaj różnice pomiędzy nimi, dlatego będziecie mogli wybrać myszkę bardziej dostosowaną do Waszych upodobań, do Waszych preferencji, a ja mam nadzieję, że ten film Wam w tym pomoże i ułatwi ten wybór. Tak więc powtórzę jeszcze raz, dla mnie te dwie myszki to dwa pewniaki, której nie kupicie, będziecie zadowoleni. Jak zwykle w przypadku pojedynku zapraszam Was do głosowania pod filmem. Możecie głosować na myszkę Hamy oraz na myszkę Bloody. Zagłosujcie, która Waszym zdaniem jest lepsza, fajniejsza, bardziej zbajerowana i bardziej ciekawa. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!